Odcinek 26. Powiada, wymyśla, kreuje, malczu mistrz. A teraz skupcie się i słuchajcie. No, 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 synek, kurczę, ty czekaj, synek. Zaraz tam dojdziemy, bo z tego co widziałem, to już jesteśmy blisko tego całego holu, na którym mieszkają ci kapelusznicy, tak, synek? Tak, tato Geralcie, tak. Dobra, synek, kurde. Patrz, to tam. Jest nazwa nad wrotami, nad sektorem. Widzisz, synek? Kapelusz, hol kapeluszników, hol świętych magnatów kapeluszników, magnaci kapelusznicy zapraszają, witają. Jest nazwa. Hol kapeluszników. Widzisz, synek? I jest znak kapelusza. No widzę, tatu Geralcie, widzę. Tylko czekaj. Jest tam jakiś strażnik, kurde. Ja go wezmę, zaczaruję, a ty się prześlizgnij. A jak ja go potem zaczaruję, to ja do ciebie dołączę, dobrze, synek? Dobrze, tato Geralcie, dobrze. O, dzień dobry, panie kochany. Dzień dobry, panie strażniku. Jak tam dzionek mija, kurde, bele, ja pierdzielę. Kurde, bele, ja pierdzielę. O, czyżby to pan Geralt z Rivii do mnie aż sam zawitał? Dokładnie tak, chłopaku. Chłopaku, słucham, Geralcie z Rivii. Mam pytanie. Nie wpuściłbyś nas, bo my jesteśmy bardzo zainteresowani. My chcielibyśmy poznać bliżej tych całych kapeluszników. Po prostu chcielibyśmy się przywitać, bo słyszeliśmy, że niezłe z nich agenty. I że też sławni są. No, dla pana, panie Geralcie, wszystko. Naprawdę. Dla pana, panie Geralcie, wszystko. No dobrze. Szoroboro, szoroboro, szoroboro. Napisano. Teraz jesteś w transie. Nie powiesz o tym, że się tutaj znajdujemy nikomu. Szoroboro, szoroboro. Panie Geralcie, śmiało wchodźcie. Mam was zapowiedzieć? Nie, nie, spokojnie. My zapukamy do drzwi, pogadamy sobie, rozmówimy się. A, jeszcze jedno. Nieważne, co by pan słyszał, czy jakieś wrzaski, czy coś, to niech pan po prostu sobie stoi i niech pan sobie nie przeszkadza. Po prostu mówię wprost. Nas tutaj wysłał król i my mamy do pogadania z tymi jaśnie panami. Dlatego proszę się nie wtrącać w królewskie sprawy i niuanse. Obiecujemy, że krzywda straszna się nikomu nie stanie, a przede wszystkim chcemy się rozmówić, pogadać z tymi panami. Bo po prostu sprawa najwyższej wagi, tak? Oczywiście, kapitanie Geralcie, oczywiście, panie Geralcie, oczywiście, oczywiście, Geralt, oczywiście, wijały wilku. Dobra, synek, to wkraczamy, po kolei. Ten jest pierwszy, tak? Tutaj jest żółty. To oni wszyscy są żółci. No wszyscy żółci? Wszyscy żółci. No to po kolei, od lewej od prawej do lewej, od lewej do prawej. Po kolei, synek. Ten co jest, te pierwsze wrota są tutaj. Jest tych wrót 6. Po kolei lecimy. I cykam. Ty, synek, cykaj foty. Ja będę tam pałował, kurde. Ja będę tam wrzątek mu dam. A ty synek rób zdjęcia, cykaj i synek pieczętuj ich, dobra? Dobra, tato Geralcie, dobra. Pok, pok, pok. Kto tam? Hipopotam. Że jak? Maska na Nero. Paria, maska na Nero. Które? Co tak? Zezygiel. Ty zwariowałeś, znowu ci pasz te narkotyki, ty ci płynie, zaraz ci otworzę, wpuszczam cię. Skrzypu. Szuru. Jezus Maria, a kto wy jesteście? Co wy tu robicie? Jezus, to wy! To pan, panie Geralcie, to dla mnie zaszczyt! Czym mogę służyć?
A nie jest. Nie. Czym możesz służyć, tak? Czym możesz służyć? A powiedz mi, gościu. Powiedz mi. Bo ty należysz do tego gangu meloników, do tego gangu kapeluszników, tak? No tak, ja jestem przewodniczącym, ja jestem szefem tego gangu meloników, tego gangu kapeluszników, ja jestem przewodniczący. A powiedz mi, co to tam takie popierdzielone jakieś kości, jakieś kurde księgi czarne, albo co to za cyrografy u siebie na biurku leżą? A to już jest moja sprawa. To już jest moja sprawa. No nie tylko twoja, kochany. Nie tylko twoja. Nie tylko twoja sprawa, kochany. Wiesz? Bo my mamy na ciebie zlecenie i to zlecenie od samego króla i nie chcemy ci krzywdy zrobić, ale po prostu chcemy cię doprowadzić do pionu, żebyś nie mącił w głowie królowej, że król ją zdradza. Bo tak się kurde nie robi, skurczybyku, rozumiesz, cwaniaczku? No ja rozumiem, tak, ja rozumiem. Ja myślałem, że tak będzie, bo ja nie chciałem zbytnio tam, wiecie, robić źle królowi, tylko po prostu no zazdrosny jestem. Bardzo piękna kobieta, wiadomo, ale ja się spieszę, bo ja jestem umówiony z moimi kamratami na spotkanie. Będziemy opracowywać nowe cyrografy, tak? I wy sobie tak na luzie cyrografy opracujecie, nie macie żadnego sumienia, że ludzi wpieprzacie w sprzedaż duszy? No po cholerę się przejmować, przecież to są debile po prostu, panie. To są ścierwa, to są gówna. O nie, kochany. Synek, cykaj foty, ja go trzymam. Że ja kurwa, ja przewodniczący jestem gangu kapeluszników, mistrz cyrografów, wierny sługa Balroga. Kurwa! Jep! Jezus Maria, proszę przestać, nie bijcie mnie, ja się poddaję. Poddaję się, nie zabijajcie mnie, nie. Nie w twarz. Synek, masz fotki? Mam, tata, mam. To synek, weź ten cyrograf, weź tą księgę. Tam jest jakiś, jak tam jest jakaś torba, weź tą torbę, weź tą księgę. Co nie, synek? Dobra, tata, dobra. Weź tą torbę, weź tą księgę, zapakuj. Tam leżą jakieś amulety, weź ten amulet, ten te wzory cyrografów i tą księgę. I wziąłeś cyrograf. Wziąłem te wzory cyrografów, wziąłem z podpisem tego gościa, wszystko jest. Istnieje herb kapeluszników, wszystko. I księgę wziąłem szataniczną jakąś, kurde, nie wiadomo co to, kurde, ale wziąłem. I jest też symbol szatański Balroga w postaci naszyjnika. Ten naszyjnik Balroga weź, kurde, weź to i dospokój do tego worka i idziemy ze skurczysynem po kolei. I synek, mówię wprost, idziemy teraz tego gościa, tego gagatka bierzemy i słuchaj, gagatku, chcesz uratować skórę trochę? Tak, ja pójdę na wszelkie ustępstwa. Zawołaj wszystkich swoich kamratów tutaj do tej komnaty, rozumiesz? No dobra. Ja im powiem telepatycznie, że my się poddajemy, że jesteśmy winni. Żebyśmy się poddali karze, dobrze? Dobrze. To powiedz wszystkim swoim kamratom, żeby się poddali karze i wszyscy mają, jak ciebie osądzimy, wszyscy mają się poddać bez gadania, rozumiesz? I
w ręce służby królewskiej. Oczywiście, zrozumiałem. Nie będzie żadnego problemu, bo to tak naprawdę ja wszystkim sterowałem, tak? Rozumiem. A jak ty się nazywasz? Azubiel jestem. Azubiel. Wierny sługa Balroga. Balroga znaczy, tak? Azubiel, idziesz z nami do przed oblicze króla i nie ma, że nie. Synek, ty zahacz o Gandalfa, ty zgadnij Gandalfa i idziemy razem do króla. Rozumiesz, synek? Dobrze, tato Geralcie, dobrze. A ty masz jeszcze za to, że duszę niszczyłeś, masz jeszcze ode mnie pod żebra. Jep! Już cię nie tykam, ale nie będzie... Od ciebie zależy po prostu, jak to wypadnie. Jeśli jesteś szlachcicem magnatem, to może się wykaraskasz, ale naprawdę musisz być osądzony, bo to tak się nie godzi. Królowi narobiłeś niezłego bigosu. Nie, królowa się zestresowała, przejmowała się, że ją mąż zdradza. Nieładnie, chłopak, nieładnie. Ja, my wszystko rozumiemy, ale jak możesz duszę kupować? Człowieku, Jezus Maria, że ty dajesz możliwość, żeby ludzie duszę sprzedawali? No ty ścierwo, człowieku, jesteś. Jak tak można w ogóle? Wiem, panie Geralcie, wiem, że niehonorowo, tak? No ale ja i każdy sobie radzi jak może, tak? Chłopie, ja rozumiem, tak? Ale to jest kurde, musisz odbędzić swoją karę. Będziesz osądzony. Nie ma, że nie. Naprawdę. Dobrze, panie Geralcie, dobrze. To Azubiel, idziemy. Tupu. Jakiś czas później, przed obliczem króla Gondoru, króla Minas Tirith, Aragorna Wielkiego. Już przy towarzystwie Gandalfa oraz z dowodami zgromadzonymi przez czarodzieja Michała i wraz ze wszystkimi członkami meloników, kapeluszników pod przewodnictwem głównego szatanisty Azubiela podczas trwania procesu karnego i wydawania rozkazów przez Aragorna po prostu przed obliczem króla. Panie Aragornie, kochany, my tu oto wypełniliśmy pańskie zadanie. Przedstawiamy panu głównego winowajcę całego zamętu na dworze królewskim. To jest Azubiel, to jest przewodniczący klubu meloników, czyli kapeluszników, czy tam cylindryków, jakiś tam, no od kapeluszników, tak? Główny kapelusznik. On jest odpowiedzialny za to, że nakłaniał ludzi i arystokrację do sprzedawania duszy. Jest wiernym sługą Balroga. Kupował duszę, żeby wzmocnić Balroga. Znaleźliśmy u niego wzory cyrografów, jakieś kamienie czarne, jakiś medalion Balroga oraz mroczną księgę czarnej magii, tak? O kurde, a to skurczysyn jebany, no! A to skurczysyn! Patrzcie tego skurkowańcy! Ja wam, chłopaki, mówiłem, że to jest sierwo! Królu, pierdolnij mu w gębę! Od krasnoludów! Spokojnie, kochani, spokojnie, uspokójmy się. A tutaj są dowody na to oraz zdjęcia, które zostały potwierdzone i sprawdzone przez Gandalfa. Ja te dowody dostarczyłem Gandalfowi. Są oto tutaj te oto dowody, ten wzór cyrografów szatańskich, balrogowych oraz księga mroku, naszyjnik Balroga i jakieś kryształy szatańskie. Nie wiadomo, jakieś mroczne kryształy, nie wiadomo co to. I jest też jakiś sztylet, nie wiadomo co, pewnie do cięcia, żeby krew leciała, nie wiadomo co. Wiadomo, że wszystko jest shit. W każdym razie, chłopie,
odpowiedz, co masz na swoją obronę. Mów, Ezubiel. Czy to wszystko prawda? Tak, król Aragornie, tak, ja przepraszam. Ja się pogubiłem, ja przepraszam. Moi kamraci nie są nic winni, ja ich wszystkich opętałem. Ja przepraszam, ja się poddam karze. Proszę tylko mnie nie zabijać. Ja naprawię swoje winy. Ja wprawdzie wierny sługa Balroga jestem, ale ja naprawdę tak zły gościu nie jestem. Tak tylko trochę duszy pokuprzyłem, trochę tam pociąłem. No to jest tam... Ty durniu pierdolony. Przez ciebie moja żona się całymi dniami zamartwia. Idź do lochu z nim! Do lochu! A teraz czas na biesiadę. W nagrodę, że rozwiązaliście problem nasz dworski, urządzę dla was fajną biesiadę, a potem, moi mili, zastanowimy się, co dalej z wieżami mroku. Mam nadzieję, że wkrótce wyruszycie na wyprawę po Milantiri. Po kule Milantir, mroczne kule. I że po prostu zniszczycie te wieże. Odpowiednio was wyposażę i uzbroję oraz dam wam członków do ekspedycji do krucjaty przeciwko mrocznym wieżom po kolei. Także ciąg dalszy nastąpi już wkrótce wyprawy na mroczne wieże, opowiada kreuje Malczumis. Geralt! Tak, synu? Jedziemy z koksem! Ciąg dalszy nastąpi.